cyk. Okej, 10 możliwych dodatków po Shadowlandsach. Co jest... Dorons mówi. O kurde, tego to już dawno nie oglądałem. Shadowlands definitely overreached quite a bit and we started getting into the core of the universe itself and many people are thinking if we went so far, what else is possible afterwards? What type of an expansion can really follow Shadowlands? Is it possible to really go any further? Luckily, oświetlę, nie wiem, moja teoria jest i naprawdę trzymam się jej po prostu wszystkimi kończynami. Że następny dodatek to będzie coś ze światłością, gdzie światłość może będzie wreszcie antagonistą, albo światłość jako taką, albo może światłość i Void jednocześnie, ale coś ze światłością, no kurde, rękę sobie odetnę, że coś ze światłością. Warcraft lore is quite massive, so there are many potential options and Blizzard planted plenty of seeds over the years that they can further utilize to expand. Tak, to prawda. I to jest w ogóle coś, co robili właśnie fajnie przez lata. Co by o historii nie mówić w paru miejscach, jakby nie była, to robili fajnie. There are 10 possible future expansions. Że mamy hinty tego, co będzie kiedyś, ale to nie jest takie ewidentne, co będzie następne. I to jest bardzo fajne. You're looking for a great tower defense strategy RPG game for your mobile device, Ace Defense might just be the game for you. Uphold the balance between good and evil in the world with a traditional RPG storyline and arena. Nie mówcie nikomu. Has five hero very deep hero background stories. Ale ta opera też mi mówi, kurde. Okej, okay. Tutaj chyba się ten, dobra, let's go. Number 10. Birth of Azeroth. Narodziny Azeroth. If we accept the lore that Azeroth is indeed a Titan world soul, then this might be one. Ale to nie jest kwestia. A, co? Ale to jest potwierdzone już dawno przecież. To nie jest. To teoria to mogło być kiedyś. To jest już od dawna potwierdzone, że to jest Titan world soul. One of the possibly most interesting expansions out there. Chronicle told us that Azeroth is actually a Titan, the most powerful one, ready to be born, having suffered many wounds and invasions over the years, over the eons. Generalnie też mi się wydaje, znaczy jestem pewien, że przyjdzie taki moment na Azeroth, no bo to znaczy to też jest, jakby to już jest z kolei wątek, który jest tak, że tak powiem, zasiany już od tak dawna i rozwijany, że tam jest ta Azeroth, że ona do nas mówi. Co najmniej od Legionu. Ja się w ogóle... To dokładnie w Legionie, tak, pamiętam. Na początku Legionu w tych pre-patch questach jakby jest pierwsza jakby komunikacja się Magni budzi z tego kataklizmowego swojego tego zamrożenia i staje się tym komunikatorem z Azeroth i jakby jest z nią, że tak powiem, interakcja. I to od wtedy już ten, nie? Więc też mi się wydaje... Jestem pewien, szczerze mówiąc, że będzie dodatek, który się będzie na tym koncentrował, że Azeroth się rozbudza i kto wie, czy nie będzie to ostatni dodatek finałowy, bo to brzmi jak materiał właśnie taki, wiecie, Big Bang, nie? Taki dodatek, wiecie, pff, nie? Taki... I może będziemy właśnie walczyć z Azeroth, nie? Awaken. Really, it has żeby się urodził Azeroth. Tak. No one knows what exactly would happen. Would the entire planet just transform into a Titan? Would all the inhabitants infuse it? Znaczy, or... wiemy, że Azeroth nie jest taką normalną tytanką, nie? Więc to tutaj też jest, a jakby w Shadowlandsach, jakby to takie, to lore się tak, jak było na początku zresztą wspomniane, się tak rozwija, nie? Że jakby tak jak tytanie to byli pewien sufit dotychczas, to teraz jakby się okazuje, że tutaj jest jeszcze więcej rzeczy, jakby to zmienia trochę położenie tytanu, więc Azeroth to w ogóle może być jeszcze coś, to może być taki wcale nietypowy tytan, nie? To można pójść naprawdę bardzo wiele, wiesz. Możesz kliknąć tę ikonkę na środku góry filmiku, otworzyć i biegać gdzieś w WoWie? Możesz kliknąć tę ikonkę na środku u góry filmiku, ale nie, chcę to oglądać. Moim zdaniem tu jest potencjał coś jeszcze innego. Uwaga, czy to byłby cały dodatek, może nawet cały dodatek, jako wiecie, Kraina Zone pod Azeroth. Pod Azeroth. Pod jakby, wiecie, że idziemy w głąb planety. I tak by to można było. Można było to by to jakoś ugryźć. This could be a perfect way to revamp all the zones and update them. Akin to what Cataclysm had done these many years ago. Na revamp bym nie liczył. Revamp to są jakby... Jeżeli będzie revamp, to on nie odbędzie się w takiej formie jak w Cataclysmie, na pewno. First one lore, despite really interesting, I'm not sure how much this would be likely, as apparently the Titans have been lying about many things, so tak. I wouldn't be surprised if Azeroth is not even a Titan in the end.
Nie, ja myślę, znaczy, no właśnie, to jest to, co wcześniej mówiłem. Azeroth może, ona jest tytanką, ale ona może nie być taką normalną tytanką. Ona może być czymś o wiele więcej. I co więcej, uważam, że do końca Shadowlandsów dostaniemy odpowiedź na to pytanie. Jak wgłębimy się właśnie, może nawet w 9.2, jak pójdziemy do tego miejsca tych first one'ów. Bo Jailer chce Azeroth z jakiegoś powodu bardzo. Więc no. Number 9. Alliance versus Horde. The news that Battle for Azeroth never really ended. We had reached an armistice, but there really wasn't a peace deal like that. No było coś bardziej w stylu trus, tak? W sensie zawieszenia chyba broni tak naprawdę. I w ogóle raz jeszcze tu skorzystam z okazji, by podkreślić, jak bardzo Blizzard przegapił zajebisty moment do tego, by znieść podziały frakcyjne, by Horda i Alliance mogli ze sobą grać, rajdować i tak dalej. Battle for Azeroth był, koniec Battle for Azeroth był świetny moment na to, by to zrobić, ale no niestety ten pociąg odjechał. A prawda jest taka, że tak trzeba mieć zrobić w pewnym momencie, ale nieważne. Ale naprawdę nie sądzę, żeby oni już to powtórzyli. W sensie Battle for Azeroth oni już tak na maksa wycisnęli wszystko, co mogli z tego konfliktu Alliance i Horda. I szczerze co więcej, to by było słabe moim zdaniem. W sensie to już w Battle for Azeroth był odgrzewany kotlet, bo parę dodatków wcześniej był Mists of Pandaria, który tak naprawdę był taki, był dosłownie dodatkiem o konflikcie, więc... A Pandaria gdzieś tam na początku była w tle. Więc no kurczę, nie wiem, to bardzo, to nie uważam tak. Many areas of Azeroth that are contested, from Gilneas to Undercity, and it's not like the factions really buried their war hatches, it's like very temporary. No tak, ale powinniśmy już przekroczyć ten Rubikon i sobie powiedzieć, że dobra, tam może jest jakaś lekka coś tam rywalizacja, coś tam, jeżeli to już musi być, ale że jest pokój, że się już nie bijemy, czy coś, no. Właściwie tak jest, ja pamiętam, końcówka Battle for Azeroth, jak się zabiera ten pokój, jest taka, przynajmniej od strony Alliance tak było, tam było powiedziane, że no generalnie to się już nie bijemy, jest koniec wojny, chociaż tam nadal będą na pewno się niektórzy tam bić tam, ale jakby, że oni nie będą reprezentować jakby frakcji jakby politycznie jako takie, tylko że to tacy trochę wolni strzelcy będą. I ja to rozumiałem tak, że to właśnie jesteśmy my na war mode. Że pomimo tego, że spokój, to my się cały czas nawalamy, bo my się po prostu nie lubimy. Nie? Jakby, ale że to nie jest jakby zmasowana, jakby wiecie, zorganizowana jakby jakaś akcja militarna, że my się bijemy. Nie? Worldly and less cosmological, where we are fighting the creators of the universe themselves. Że to by bardziej nas na ziemię przywróciło. Tak. No ale Battle for Azeroth to było. Znaczy, jakby wyszło jak wyszło, ale prawda jest taka, że raz jeszcze ta łódź już odpłynęła, my to już mamy za sobą. Jakby teraz mi się wydaje, że już będziemy szli w te kosmologiczne takie klimaty. Ciężko mi sobie wyobrazić jakieś większe uzasadnienie. Jakby no Faction War, nie, to już naprawdę byłoby, to by było złe. As you may know, he was born as Lordran Ability. So, without a doubt, a new faction conflict is definitely on the table. It only depends on whether Blizzard really wants to pull this card or not. Nie, mi się wydaje, że akurat Turalion to będzie bardziej coś w stylu, bo na przykład jakby konflikt wewnątrz frakcji, na przykład właśnie Turalion wewnątrz Przymierza, to okej. Okay. To tak, ale nie frakcji jako Alliance Horde. Number 8, Other Side of Azeroth. Yes. This has Classic. Been one of the longest standing theories, I'd say, tak. Since even Classic. Tak. There was always the mysterious other tak. side. Druga strona księżyca. The sailors went the other way to reach the continents and they had mysteriously just disappeared. However, overall, this has always been just a footnote in the lore, barely ever really mentioned. To też powątpiłem. To też bardzo powątpiłem. Raz jeszcze, właśnie Battle for Azeroth moim zdaniem chciało wyczerpać jakby ten... jakby Battle for Azeroth miało taki... Moim zdaniem przynajmniej miało taką ambicję, żeby być takim dodatkiem, przy którym mamy takie poczucie, że właśnie cały świat jest zaangażowany, że jakby wszystkie, nawet te właśnie jakieś tam wysepki tam dalej, że te Island Expeditions, jak płynęliśmy, tak, że jakby tak naprawdę odkrywamy już ostatnie kontynenty Azeroth, że tak naprawdę już Azeroth, dlatego Battle for Azeroth, tak, że tak naprawdę tajemnic jako takich kontynentowych całych, kurde, wiecie, nowych światów, że tak powiem, że raczej, że
to już karta jest, którą zagraliśmy, więc to też jest raczej w coś, co bym osobiście powątpiewał. W najbliższej przynajmniej przyszłości. Czekajcie, bo... Mid-sized continent like Pandaria, we ran into a major sized continent akin to Kalimdor or the Eastern Kingdoms on the other side. Despite this being half proven, half disproven, Blizzard could definitely make it happen in various ways. To było tak, że Blizzard kiedyś powiedział, że mój pierwszy filmik przecież o tym wspominał, w ogóle pierwszy ever na YouTube, że jakby było powiedziane, że tak, że tam dalej coś jest jeszcze, że mogłoby coś być, że jakby to nie jest koniec planety, to co widzieliśmy, natomiast czy zrobiliby cały dodatek na tym? Na pewno inaczej, jeśli by zrobili, to naprawdę to nie byłby dodatek w najbliższej przyszłości. To nie był, na pewno nie byłby to następny dodatek i nawet myślę, że nawet jeszcze nie jeszcze następny i nawet myślę, że jeszcze nie następny. Najszybciej za 3 dodatki by to było. Either there could be a Titan mechanism that hid this, another type of a mist, maybe even something first one related. We could explore an entire continent of Azeroth, find new races, learn more about our planet and to może w formie bardziej jakaś kraina tego typu, to by mogła być bardziej w formie patcha, moim zdaniem. Nie cały jakby kraina, jakby taka wielka. Dodatku. Battle for Azeroth. Battle for other side of Azeroth. O! This is one of those ideas that is always on the table, but in my opinion it should... Ja bym ten dodatek w ogóle nazwał Endgame. Ale kurde, ja uważam, znaczy Time Travel, nie, jakby Time Travel to może niekoniecznie, ale dodatek, w którym głównym motywem jest czas, zdecydowanie uważam za prawdopodobny i że on jest na stole. I to bym mógł, i to też byłby bardzo dobry materiał na ostatni dodatek do WoWa. Bo jest ten motyw w ogóle jakby w grze, są te Infinite Dragonflight, jakby te wątki się przewijały, jakby tu moim zdaniem, to moim zdaniem jest jeden z dodatków, który kiedyś nadejdzie. Jeszcze moim zdaniem nie teraz, jeszcze nie jesteśmy, to na pewno nie będzie następny dodatek i pewnie nawet jeszcze nie na, jeszcze następny, ale on moim zdaniem będzie moim zdaniem taki dodatek. Really only be used as the last, absolutely last resort. As we have learned with Worlds of Draenor, there are pretty much countless timelines, alternate timelines and whatnot. And honestly, I don't think even Blizzard... Znaczy, ja bym... Ja nie wiem, czy ja bym chciał, żebyśmy poszli w to. W sensie, jakby pójście w jakkolwiek motyw czasu jest, to można go wykorzystać w różne sposoby. Pójście w alternate, kurde, timeline... To raz, że myśmy to właśnie, tak jak jest wspominane przy Warlordsach, już to zrobili i to nie wyszło dobrze. I tak się zupełnie szczerze, to nigdy nie wychodzi prawie dobrze. Ja bym nie chciał, żeby to tak poszło. Jakby motyw czasu można by o wiele lepiej wykorzystać. Siemano, Siluri. However, in this case, I'd say an alternate that Azeroth would actually be an interesting expansion. Maybe the first war or any other major event in Azeroth's history. No to właśnie jakby to bym mógł być nie jakby cały motyw przewodniczący, tylko jakby jako element, że musimy tam się na chwilę, kurde, nie wiem, przenieść, bo tam się akurat coś dzieje, nie? Jakby coś w tym stylu, jakby taki... Ale to bardziej taki masywny trip down the memory lane, nie? Tak coś na zasadzie, jak wiecie, jak był Dragon Soul czy coś, tylko takie jakby... Takiej szerszej skali, nie? Bo jakby to jest numer, który trzeba byłoby zrobić raz. Że mamy jeden dodatek, z którym to robimy i potem jakby już koniec, nie? Dlatego to by można było zrobić właśnie... Im później się to zrobi, tym lepiej, o. So, we could fight side by side with the Titan Forge, facing off and imprisoning the old gods and the elemental gods, which could lead into a future void invasion. As I mentioned, these time travel expansions are playing with fire, no doubt, but if they pick a good setting and make a good expansion, it can 100% work. To może być bardzo dobrze, ale jakby, no, generalnie biorąc, motywy czasu zazwyczaj uważam, jak chodzi, generalnie rzecz biorąc, o tworzenie fabuł, one bardzo rzadko kiedy wychodziły. Przypadki, które ja znam, które bym ocenił, że dobrze wyszły, to chyba, nie wiem, chyba tylko Stanisław Lem to fajnie zrobił tak, żeby to było fajne. A tak to zawsze było takie dziwne. Number 6, Sargeras's Return. I'm not sure how much of this is really an entire expansion concept, but we do know that Sargeras was recently imprisoned, not dead. No nie wiem, ja jestem... A czy to się stanie na pewno, tak? To jest 100%, bo LEGO...
Legion się zakończył takim cliffhangerem strasznym, szczerze powiedziawszy, w tym zakresie, że no na 100% to będzie. I akurat to, akurat powrót Sargerasa, to jest coś, co się może stać lada chwila. I to tak naprawdę lada chwila w WoWie. Kurde, szczerze, ja bym się aż tak nie zdziwił, jakby to by się jeszcze w Shadowlandsach samych stało, ale raczej obstałem, że to jest właśnie, to jest coś, co możemy zobaczyć w przyszłym dodatku, moim zdaniem. Ale, albo no jakoś niedługo po. Ale jakby nie sądzę, żeby to był jakby motyw przewodni całego dodatku. To byłby jakby jeden element, który by się składał jakby na jakby wydarzenia w tym dodatku, ale nie byłoby dodatku, który by się nazywał Return of the Sargeras, kurwa, nie wiem, Płonący Legion 2.0, coś tam, bo to już jest za nami, myśmy to już robili. Nie sądzę, żebyśmy mieli tak odgrzewać kotlety po prostu. Ale że on wróci, to na 100% wróci z Illidanem. Na 100 miliardów procent wróci. Fame MMA Jailer vs. Sargeras. 2-3 dodatki, jeśli chodzi... Nie, wiesz co, ja w ogóle, Fortescue, wiesz co, moim zdaniem Sargeras powróci, ale nie powróci Płonący Legion. Jako taki. A jeżeli wróci, to jakby w takiej może swojej nowej iteracji i moim zdaniem Sargeras powróci jako nie antagonista, a tym razem będzie z nami. Walczył ramię w ramię na przykład przeciwko jakby wojdowych jakichś tam, prawda, mocy. Moim zdaniem to coś bardziej w ten deseń będzie. W ogóle ja myślę, że następny dodatek będzie też mocno taki kosmologiczny, taki w takiej właśnie skali, taki big. I stąd właśnie myślę, że nawet w przyszłym dodatku by Sargeras mógł wrócić. Nie, ja myślę, że Sargeras wróci wcześniej niż szybciej. No mówię, robaczy bym ustawiony na ten dodatek, ale sądzę, że wróci Sargeras, ale nie będziemy od nowa grzali motywu, że powróci Płonący Legion i trzeba znowu z nimi walczyć. Z tego jestem pewien, że to nie wróci. A byłbym w każdym razie bardzo rozczarowany, gdybyśmy... Nie, na pewno nie. ...that Illidan and the Titans wouldn't be able to hold him for long, especially if the Jailer undoes the entire... Ja uważam, że Sargeras będzie po naszej stronie. Bo to trzeba pomyśleć o tym w tym sensie. Czemu Blizzard to tak zrobił narracyjnie, że Illidan tam sobie został i tam sobie z Sargerasem gada, a my nie widzimy, o czym oni gadają. My z tym, jakby, albo w ogóle jakby nie chodzi o Illidana, że myśmy w ogóle z tym Sargerasem właściwie słowa nie zamienili. Bo to jest rozmowa, która odkryje rzeczy, których my się dopiero mieliśmy dowiedzieć w przyszłości. Między innymi pewnie, których się dowiadujemy w Shadowlandsach. I dlatego właśnie myślę, że jakby to będzie istotne i dlatego Sargeras będzie bardziej, myślę, po naszej stronie, jakby na skutek zmiany, jakby wiecie, klimatu i generalnie rzecz biorąc, nie wiem, pola bitwy, wiecie o co chodzi, nie? Tak myślę. Nie sądzę. A może, albo, a nawet jeśli Sargeras wróci jako antagonista, to nie sądzę, żeby cały dodatek się na nim koncentrował. Nie, bardzo są. Nie są. With the possibility recruiting from the other various cosmological forces, so we could have a Void Legion, a Void Crusade. Number 5. Draenor again. Can't say the most exciting idea ever. This the third time we would visit Draenor. Nope. But on this occasion, we could really make it just totally different. As far as... Ja nie lubię tak mówić, ale ja mam wrażenie, że to jest już co najmniej drugi przykład konceptu dodatku po Shadowlandsach, który jest w tym filmiku, się pojawił tylko i wyłącznie po to, by dobić do okrągłej liczby 10, by mógł zrobić ładny tytuł, że 10 propozycji, a nie na przykład 7. To tak mi się wydaje, że to jest jedno z tych. No calm the fuck on, no. Nie, no proszę cię. Proszę cię. Leading the entire planet. The world could either be an expansion in itself, or it could be a part of dodatek a wide expansion concept. And I think they can definitely make it quite interesting. You have the original Draenor. However, instead of it becoming Outland, to spell magic, this time it would become Light Draenor, and the entire planet could look unlike anything we had ever seen before. The Draenor that we're all familiar with, just with Draenei Naru architecture and just gigantic light beam. Nie, to... Może na zasadzie jakiegoś eventu, może nawet patchu całego, ale nie, jako dodatek, nie. Żeby jeszcze Draenor miał dobre skojarzenia, ale Draenor nie ma dobrych skojarzeń. Nie, na pewno, idę w zakład, że absolutnie nic takiego nie jest. Number 4, first once.
This is hard to really speculate on because we don't really know who these first ones are and we are still kind of figuring out the clues within the Shadowlands. However, if they're only half as important as we believe, an expansion about them is entirely likely, maybe really the most possible on this list. The most possible, nie wiem, mi się wydaje, że... Kurczę. Ale cały dodatek o First One, że że będziemy bić się z tymi First One'ami jakby... Nie, jakby ci First One'i na pewno się pojawią i będą, zaczną odgrywać jakąś tam rolę, ale... Nie sądzę, żeby to poszło w tym stylu, że po prostu na zasadzie, wiecie, jak lore w TBC-u, że o, są ważne postacie w lore, dobra, raid bossy, koniec, bijemy je i do widzenia, idziemy z domu. Bo bardzo wątpię, żeby to było jakby w tym, w takim wydaniu. Tak naprawdę, to ja myślę, że First Ones'ów to my dobrze poznamy jeszcze za Shadowlands'ów. Znaczy, na pewno, bo właściwie to jest pewne wręcz, że w następnym patchu idziemy do First Ones'ów, do First One'ów i tam się więcej o nich dowiemy. Cały dodatek, znaczy jakby to nie jest tak, że akurat to skreślam. Jakby mogłoby być coś, co by można było podciągnąć pod powiedzenie, że no to jest dodatek o tam First One'ach. Może, może, ale... Ale w sumie no, faktycznie za mało nie wiemy, żeby móc jakkolwiek to dobrze spekulować. Mi się wydaje, że ci First One to nie jest cały taki lud, który by miał jakieś swoje planety i miasta. Mi się wydaje, że to nie jest do końca jakby rasa w tym sensie. Mi się wydaje, że First One są bardziej takie... byty, takie, że tych First One jest naprawdę kilku dosłownie, typu na przykład może, nie wiem, Elun, coś takiego, wiecie, takie naprawdę takie big boje i że jakby to nie jest tak, że całe planety swoje mają, nie wiem, może mają planety, gdzie jest jakiś taki motyw, ale że oni nie są rasą jak, nie wiem, Draenei na przykład. Nie wiem, oczywiście. Jailer and the forces of death. While hard to really go in detail as we know so little about them, this could be a really cool expansion. Number 3, Light Invasion. This is currently one of the most popular theories and potentially the most interesting one as well. No to ja bym się pod tym podpisał. Znaczy nie, TPH nie wiem, czy bym to nazwał Light Invasion? Ale, no, może. Na pewno to jest bardzo dobre ujęcie. Turalion się powróci w następnym dodatku 100% właśnie razem z tym motywem światłości i tak dalej. W to idę w 100%. This really is nothing new. For years, Blizzard has been diluting the benevolence of the light. And we really started realizing a few years ago that damn, these narrow guys are not exactly saints. For example... I nawiasem mówiąc, pozwolę sobie na takie wtrącenie tutaj, że to jest jedna z rzeczy jakby w nowoczesnym lore WoWa, które są fajniejsze niż lore WoWa z kiedyś. Ja uważam, że to jest bardzo fajny jakby kierunek, że właśnie to nie jest tak, że kurde, świecące żyrandole Naruto i światłość, to jest w ogóle wszystko super fajnie, to są ci dobrzy, a tam są ci źli, po prostu biją się dobrzy ze złymi, że jakby to jest takie bardziej właśnie rozmyte i że jakby są monety, te same monety o różnych jakby stronach, uważam, że to jest o wiele ciekawsza jakby narracja. I bardzo się cieszę, że to idzie. I faktycznie to też jest bardzo fajne ujęcie, bo to właśnie tutaj, to był właśnie moment, to był patch 7.3 w Legionie, Argus. Jak właśnie tutaj było bardzo mocno tak pokazane, że światłość to może jednak nie jest do końca taka 100% taka po prostu dobra. They may not be as openly chaotic as the Void, for example. They really aren't exactly complete opposite to them. Now, two big hints are really making this possible. First, that Yrel took over Alternate Draenor and forced everyone to become a servant of the light. And second, that Tyrellion, one of the main light people, is currently leading the dominant faction, the Alliance. I stąd właśnie ja tak sobie myślę, że następny dodatek to byłby właśnie światłości, ale tutaj można fajnie w to włączyć roszady polityczne w Alliance wreszcie. Po latach, nie tylko w Horizon, tylko właśnie, że w Alliance nie zdziwiał, że Turalion, w czasie jak my jesteśmy na Shadowlandsach, to jest moja teoria, że po to były też te hinty, że no już czas na Shadowlandsach płynie inaczej, po to, żeby powiedzieć, że my w tych Shadowlandsach to w rzeczywistości spędziliśmy na przykład parę lat, jakby długi okres czasu niż nam się wydawało, dłuższy, i w tym czasie Turalion coś odwalił, jako ten przywódca tego przymierza.
Moim zdaniem do tego to zmierza. These two elements alone, Blizzard could make an entire light expansion. Tak. A ja bym się nawet nie powstrzymywał. Możliwe, że to nawet będzie light expansion, ale jednocześnie w ogóle jeszcze Void jakoś zahaczymy o to, tak? Kto wie? Or we could have sort of a light crusade, similar to what Tyrell did to Draenor. In this case, we could have Tyrellion forcing light upon us and even calling down Tyrell to return the old favor. So, the fable... Ja nie wiem, mi się... Kurde... Znaczy, w ogóle przede wszystkim, ja nie wiem, ja czytam was, ja nie wiem, dlaczego ludzie się tak jarają postacią Irel. Serio, ja nie kumam tego, ja nie wiem, czemu ludzie są tacy zachwyceni tą postacią i że Jezu, kiedy Irel wróci coś tam. Dla mnie ona była strasznie przeciętna, jakby jakoś, nie wiem, totalnie hentai girl, nie wiem, że w takie historie nie wnikam, ale jakby... Kurde, no... Niezbyt to. A też uważam, że ludzie bardzo nadinterpretują fakt, że ona się pojawiła, bo ten cały motyw z Irel jako tym, kurde, autorytarny tamto światoś tego przywódca Alternate Draenor się pojawiła tylko epizodycznie raz na chwilę przy odblokowywaniu Allied Race Makharów na początku BF-a. I moim zdaniem ludzie sobie to trochę nadinterpretują, że no, ta Irel tam jest, że ten Alternate Draenor tam jest i że tam będzie dodatek cały i coś tam. Jestem zdania, że to jest bardzo, bardzo wywalane z proporcji. Moim zdaniem to Blizzard zrobi to tylko tak na chwilę, to nie wróci. To nie wróci. Blizzard to na chwilę nam dał, żeby mieć taki sneak peek na to, że patrzcie, tutaj też to światło takie nie do końca dobre jest. I koniec. A nie będziemy wracać na Draenor, żeby bić się z Irel. Znaczy nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, no, że nie mieli tego w zamierzeniu. Znaczy tego, że nie mieli tego w zamierzeniu oryginalnie, jestem pewien. I moim zdaniem ludzie się zajerali tym konceptem i... Zbyt bardzo sobie jakby w to idą. Wydaje mi się, że nie. O! To jest fajne, to jest fajne. Podziemna zero, to jest fajne. Underworld and just this by itself could prove as great material for a really interesting and unique expansion. Znaczy TPH to... Moim zdaniem, materiał na dodatek to jest połączenie dwóch propozycji tutaj na tym filmiku. Tej teraz, podziemne Azeroth i przebudzenie Tytanki Azeroth. To jest, jakby to właśnie te dwie rzeczy połączyć można ze sobą i to jest dopiero materiał na dodatek. I tak, owszem, moim zdaniem, pod skorupą Azeroth w głąb, to jest całkiem niegłupi pomysł na... Tą taką, wiecie, tą dużą krainę, kontynent w cudzysłowie, który wychodzi wraz z launchem dodatku. Co więcej, jestem prawie że pewien, że to się pojawi, bo no kurde, idę w zakład, że będzie dodatek, że do Tytanka Zero się przebudza i idziemy w głąb Azerów. Kurde, naprawdę. Wodku miał być Underworld? Nie, to Wodku miał być tylko ten Azjol Nerub, jako zone miał być cały po prostu. Nie, wiesz, to... To było jakby podziemne jakby królestwo, ale to podziemie było jakby na powierzchni, a ja mówię, wiesz, masz całą planetę wielką, ja mówię o tym, co jest tu. Cześć. I wraz z postępem dodatku byśmy się zbliżali do jądra i tego, co jest tam, czyli Azeroth, nie? Na przykład, dajmy na to, że byłby to dodatek po dodatku Shadowlandsowy, post Shadowlandsowym, czyli na przykład, patrz, inaczej, powiem wam tak. Jeżeli za parę lat od teraz się okaże, że w patchu 11.1 idziemy do jądra Ziemi, do samej Azeroth, to przypomnijcie sobie teraz to, co to usłyszeliście. I właśnie to jest jedna z tych rzeczy, która powoduje właśnie, że jakby następne potwierdzenie tego, co mówię, jakby, że o Battle for Azeroth, że oni właśnie w Battle for Azeroth próbowali ugryźć ten temat, że to jest teraz cała planeta. Widzicie, że my Azeroth jako te regularne kontynenty na powierzchni, to jest odhaczony temat już. Myśmy Battle for Azeroth objęło całe to, między innymi właśnie Motherload, nie? Myśmy wrócili tam, jakby Battle for Azeroth. Po co? No właśnie jakby po to, żeby o to zahaczyć, żeby można było powiedzieć, że no my w sumie to już tam byliśmy.
Tak mi się wydaje. Może tam wrócimy, może tam jeszcze wrócimy, niewykluczone, ale no to tak naprawdę epizodycznie. Nie, to względem takiego myślenia o wiele lepsze byłoby moim zdaniem zagłębienie się właśnie w głąb Azeroth. Jakby głąb, tak serio głęboko. I tam jakieś, powiedzmy, tytaniczne, kurde, wiecie, miasta, konstrukty, coś takiego w stylu Ulduar, ale takiego bardzo, nie? Bardziej w ten sposób. Through the Underworld, we might reach one of these cosmological forces that could really make something out of this expansion. Okay. Number one, Void Invasion. Ah, wiadomo, wiadomo. The next expansion that has been hinted at for, I'd say, about a decade now. Really, this has always been the most likely next expansion, yet it never really... Tak, wszyscy od... Co najmniej od... Myślę od Woda. Mówią cały czas następny, no tak, to jest 100% to jest Return of the Black Empire i Void Expansion, nie? I tak minęło, ile? 4 dodatki i nikuja, to nie jest to, nie? Taki, myślę, dodatek, znaczy ja mam na to takie myślenie o tym. Na bank to będzie, ale... Znaczy nie Black Empire, wiadomo, tylko jakby taki voidowy, taki kosmologicznie jakby voidowy. No i albo to będzie faktycznie cały osobny dodatek, albo to będzie element dodatku, uwaga, następnego. Tego, gdzie będzie też światłość. I jeśli miałbym wybierać jedną z tych dwóch opcji, pistolet przy skroni, to bym wybrał tą drugą. To uważam, że jest bardzo duża szansa, że właśnie zahaczymy, o ten wątek niejako odhaczymy na jakiś czas. Następnym dodatku ze światłością też jednocześnie, bo raz jeszcze zwróćmy uwagę, że ten Void to już nie jest taki, znaczy nie musi być taki ultimate villain, bo to tak przez lata to postrzegaliśmy, nie? Że to jakby to jest ultimate bad, nie? Że to jest po prostu, to jest finał. A teraz, wiedząc to, co wiemy, czego się dowiadujemy w Shadowlandsach, o tych, wiecie, tej rozszerzonej tej skali kosmologicznej, o tych First One'ach i tak dalej, to już wcale nie musi być w ten sposób. Happens. This even was the dominant theory when the first volume of Chronicle was released and we learned about the Void Lords and just how powerful they are. However, despite all the changes, this still is really potent and incredibly likely future expansion. Just think about it, we never really saw the Void Lords. We did manage to stop a new Black Empire, but obviously the myśmy się rozprawili z Old Godami na Azeroth, którzy w ogóle w tego typu dodatku na 100% by w jakiś tam ten czy inny sposób na chwilę wrócili. Ale tak, jakby z Voidem jak takim kosmicznie, to myśmy mieli tylko takie pojedyncze styczności, ale nigdy tak bezpośredniej walki. There has been a lot of expansion in the story when it comes to the Void slash Light and their connection with the universe, with some good and bad sides. We had some races join the Void, and there are even Void hints and whispers within the Shadowlands itself. Now, depending on how Shadowlands unravels in this entire First One mystery, it is entirely possible that the ground could be set up for a future Void invasion of Azeroth. And this time, not just the old guys breaking free from their ancient Titan prisons, but the Void Lords actually... Ja uważam, że to bardziej nawet chodziło o tych Void Lordsów. ...in the exact same manner as all the horrifying stories from other planets describe. No to będzie, na pewno. Thank you for watching. Check out 10 crazy fan theories that were actually debunked by... No dobra, no to mamy, no co gitara, no. ja moje pieniądze są nadal na świetlistym, że tak powiem, dodatku, jako następny.